Anka gotuje. Gotuj i ty. Cześć. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zrobić jedno z najlepszych ciast na świecie. Pachnące i pełne suszonych owoców. Obowiązkowo zajmujące główne miejsce na wigilijnym stole. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić keks. Będziemy potrzebowali 200 g cukru, 300 g mąki, 250 g masła, 5 jajek, 1 łyżeczkę proszku do pieczenia, 1 łyżeczkę sody oczyszczonej, szczyptę soli, 2 łyżki mleka, 400 g bakalii i do dekoracji kandyzowaną skórkę owocową. Ja skorzystam z gotowej mieszanki owoców, ale oczywiście jeżeli chcecie, możecie ją skomponować sami. Jeżeli owoce są zbyt duże, drobno je kroimy. Następnie posypujemy je 2 łyżkami mąki i mieszamy, tak aby wszystkie owoce mąka dokładnie oblepiła. To zapobiegnie opadaniu bakalii na spód ciasta podczas pieczenia. Resztę mąki przesiewam do miski. Dodaję do mąki proszek do pieczenia i mieszam. W mleku rozpuszczam sodę. No i teraz pora przejść do jajek. Dokładnie i ostrożnie oddzielam żółtka od białek. Masło kroję w kostkę, dodaję do niego cukier i ucieram na gładką i jednolitą masę. I teraz będę do tej masy dodawała stopniowo po jednym żółtku. Cały czas ucieram na najniższych obrotach i przeznaczam mniej więcej 1 minutę ucierania na jedno żółtko. Gdy wszystkie żółtka już znajdą się w cieście, dodaję stopniowo mąkę i następnie mleko z sodą. Do białek w oddzielnej miseczce dodaję szczyptę soli i ubijam je na sztywną pianę. I teraz do ciasta dodaję tą pianę i delikatnie mieszam drewnianą łyżką, aż piana ładnie połączy się z ciastem. Dosypuję bakalię i ponownie ostrożnie mieszam. I teraz już moje gotowe ciasto przekładam do foremki keksówki o długości 35 cm. Tą moją foremkę wcześniej wysmarowałam masłem i wysypałam bułeczką tartą. Po przełożeniu ciasta do foremki wyrównuję jego wierzch. No i wkładam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piekę około godziny. W połowie pieczenia, mniej więcej po 30 minutach, ostrym nożem nacinam ciasto wzdłuż, tak aby ładnie i równo pękło. Pod sam koniec natomiast pieczenia robię test suchego patyczka. I teraz, gdy ciasto już przestygło, dekoruję je białą polewą, na którą przepis znajdziecie na moim kanale, i posypuję kandyzowaną skórką owocową. Nasz keks jest już gotowy, pyszny, pełen owoców, pachnący i naprawdę pięknie prezentuje się na stole. Zapraszam Was na mój blog ankagotuje.pl. No i oczywiście bardzo zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was mocno i życzę smacznego.